trasa dosyć była ciężka, nie jest jakaś zbyt szybka trasa, ale pogoda też, no nie była to moja najlepsza, w której najlepiej mi się biega, bo ponieważ było duszno, tak niby tak się zbierało na deszcz, tak nie lubię takiej pogody i przez to od początku ciężko mi się biegło, no ale z tenerem założyliśmy, że dzisiaj tylko nas interesuje zwycięstwo, a na wynik przyjdzie kiedy indziej czas. Oczywiście bieg zakończył się pełnym sukcesem, więc muszę być zadowolony, jestem zadowolony. Zarówno w biegu półmaratońskim zwyciężył nasz zawodnik, student Wydziału Wychowania Fizycznego Bartek Stajniak. Jest bardzo zadowolony z miejsca, troszkę gorzej, mniej zadowolony z czasu, ale nie czas był tutaj najważniejszy. Zwyciężył w sposób zdecydowany i takie było założenie tego biegu. Natomiast bardzo dobrze, z bardzo dobrej strony pokazała się również nasza sztafeta. Sztafeta studentów Politechniki Opolskiej zwyciężyła w biegu firm, biegu sztafetowym, gdzie każdy z zawodników miał do pokonania ponad 5 km, co w sumie dało dystans półmaratonu. Jeszcze pod wrażeniem nie tylko wyniku uzyskanego przez sztafetę Politechniki Opolskiej, ale przede wszystkim tego, co Politechnika Opolska wniosła do organizacji tego biegu. Przypominam, że tutaj jest cała taka strefa fizjoterapeutyczna, gdzie wszyscy uczestnicy będą mogli się zrelaksować, ale będą mogli również te wszystkie urazy doznane w czasie biegu w jakiś sposób zniwelować. Liczy się Politechnika.